drodzy widzowie, panie, panowie i wy, dzieciaki kochane, zaraz ujrzycie niezwykłe bajki, przedziwne, choć wszystkim znane. No, czego tam, czego? Pewnie jaśni Małgosia. No, czego, czego? A, to paniusia. Już otwieram. Ty jesteś babą Jagą? Dobrze trafiłam? Nie można było lepiej, paniusiu. Do mnie się mówi wasza wysokość. No w sumie mam tu coś, co panią zadowoli. Specjalna maść na pryszczek. Znikają? Ależ skąd? Wyskakują i to całymi stadami. Zapakować? Nie. No znudziło mi się. A co to się waszej wysokości znudziło? No to kuczanie Śnieżce. No czego bym nie wymyśliła, to zaraz te krasnale ją chcą ratować. A wie, paniusia, mnie też się znudziło to dokuczanie Jaśkowi i Małgośce. A to zjadanie Jaśka, bła, jaki on żelasty. No a słyszała pani, co poddanie o nas mówią? Słyszałam, słyszałam. A najgorzej jest z dzieciakami. Nie chcą słuchać bajek o czarownicach. Tak, tak. Nikt nas nie lubi. No, a kogo tam znowu niesie? Panie pozwolą, że się przedstawię. Złe wilczysko jestem. Postrach Smarkul i babć. Co cię sprowadza w moje progi? Muszę się komuś pożalić. Nikt nie chce słuchać bajek o wilku. Kapturek nie chce chodzić przez las. A babcia, wyobraźcie sobie, nie chce mi drzwi otwierać. Ojej, to straszne. Mam już tego dosyć. Taki jestem śliczny i milutki. A nikt mnie nie kocha. Że tam czasem porwę jakąś królewnę. To od razu siarką mi karmić? Drapewką straszyć? A co mam niby robić? Przecież jestem smokiem, nie motylkiem. Ja nie wrócę do tej bajki. Przytul mi, cioteczko. Cicho! Ty wielkie smoczysko tam. Proszę państwa, ja proszę o spokój. Ja wiem, że my wszyscy mamy stargane nerwy. Zjedzmy sobie popierniczko. I wszystko będzie dobrze. Wracając do sprawy, nie ma tu o czym myśleć. Musimy się wynieść z naszych bajek. Smok niestety ma rację. A co jeśli się okaże, że radzą sobie bez nas? To pójdziemy na emeryturę. Patrzcie. Oto moja czarodziejska kula. Znikniemy z bajek, a ona nam powie, co się tutaj dzieje. Uwaga, czaruję. Hurum, hurum, szarum, czarum, bambalarum. Nie ma nas. Zapomnijcie o nas. Zapomnijcie o nas. Zapomnijcie o nas. Zapomnijcie o nas. Pierwsza nasza bajeczka, która się dzieje w Krakowie. Zabrakło smoka i cały Wawel od razu stanął na głowie. Jak śmiałeś wtargnąć przed mój tron bez zaproszenia?
Przecież ja jestem dratewka. Dratewka czy sznureczek? Co to mi może obchodzić? Nic cię to nie obchodzi? Nic. Nic a nic? Nic a nic. A twoja córka? Co moja córka? Przecież mam ją uwolnić od smoka. Ożenić się z nią. Gdyby smok ją porwał, co wątpię, to może by się uratował. Ale królewny nie porwał żaden smok. Nie porwał? A dlaczego? Bo w Krakowie nie ma żadnego smoka. Jak to nie ma smoka? Przecież był. Był, nie był. Kto to może wiedzieć? Nie, idź już, nie zawracaj mi głowy. Szkoda, że nie ma smoka. Jaka wielka szkoda. Następna bajka jest o Małgosi i Jasiu, jej małym bracie. Moi kochani, bez baby Jagi bajki tej nie rozpoznacie. Małgosia, znalazłaś coś? Chyba grzyba, ale robaczywa, jeszcze parę szyszek. O, to chyba czekoladka. O, pokaż. To tylko kamień, szukaj dalej. To chyba będzie gdzieś tutaj. Poznaję ten stary dąb. Masz rację, to tutaj. Ale gdzie się podziała dróżka marcepanowa? Idzie są drzewa lizakowe. Dąbku z pierników też nie ma? Wiesz co, Jasiek? Ten las jest zupełnie zwyczajny. A może Baba Jaga tylko nam się śniła? Tak, śniła. A podwieczorek z pierników też ci się śnił. A klatka? Zobacz, o, jeszcze tu mam podrapaną buzię. No, rzeczywiście tak było. A pamiętasz, jak ją nabraliśmy? Ona wrzeszczy, zjem was! A my chodzą z klatki! Baba Jaga do klatki, a klatka pusta! A ona w krzyk, wyłobozy smarkacze, gdzie moja kolacja? A my w nogi, ona za nami. My w las, a ona na miotłę. A miotła przywiązana. To było coś fantastycznego. A teraz już nie ma naszej bajki. Szkoda. Szkoda. Wracajmy lepiej do domu. No to będę mnie pierwsza. Nie, ja będę pierwszy. Kolejna bajkę o pięknej Śliżce i siedmiu jej krasnoludkach. Szansa, by skończyć ją happy endem, jest jednak bardzo malutka. Uwaga, ratunku! Potrzebna pomysłowa macocha ze Śliżką nie idzie wytrzymać! Ratunku! Chcemy więcej zatrutych jabłek! Precz ze Śnieżką! Precz ze Śnieżką! Las dla krasnoludków! Precz ze Śnieżką! Ratujmy krasnoludki! Królowo, nie opuszczaj swoich poddanych! Popo! Chłopaki! Gdzie jesteście? Urety! Śnieżka! Chodu! Na pewno znacie bajkę o babci, co miała troskliwą wnuczkę. Dzielny gajowy bardzo się śpieszy, by dać wilkowi nauczkę za tę babcię i za tę wnuczkę.
to ty, moja wnuczko? Tak, to ja, babuniu. Czerwony kapturek. Wejdź, wejdź, kochanie. Czy dobrze się czujesz, babuniu? Nie zupełnie, ale chodź, przywitaj się ze mną. Babciu, ja się czegoś boję. Babuniu, tak dziwnie na mnie patrzysz. Co to dziecko dzisiaj plecie? Przestań mnie denerwować, moje dziecko. Lepiej powiedz, czy przyniosłaś moją ulubioną czekoladkę. Przecież wiesz, jak ją uwielbiam. Więc to naprawdę ty, kochana babuniu? A ty myślałaś, że kto? Że wilk. Ręce do góry, to jest straszne wilczesko. Do kogo pan mówi? Panie Gajowy. Do ciebie, potworze. Albo do ciebie, bestia. Dwa wilki. Co tu się dzieje? Co pan, panie Gajowy? Jakie wilki? Znajomych pan nie poznaje? To jego tu nie ma? Nie ma, nie było i na pewno już nie będzie. Chciałem być dzielnym Gajowym, uratować babcię i wnuczkę, a tu taka przykra niespodzianka. Szkoda, doprawdy szkoda. Słyszeliście, słyszeliście, Dratepka powiedział szkoda? Już wracam, szewczyku kochany, już wracam. Papa, kochani, lecę do Krakowa. No i poleciał, no. A jak mu się humor poprawił? Wiesz, siostro, właściwie to jakoś nabrałem apetytu. Ten Gajowy to całkiem równy gość. Nie gniewajcie się, piękne panie, ale pójdę już sobie. Nie mogę zrobić człowiekowi zawodu. Żegnam! Widziała paniusia, jak to mało do szczęścia potrzeba. No, ale zrobię herbatki. No niestety, nie mogę dłużej zostać, no. Poddani mnie potrzebują. Sama pani widziała. Muszę lecieć. Pa! No i co mi pozostało? Zaraz, zaraz. Ja się z Małgośką też mówię. Kochane dzieciaki, lecę je straszyć. Pa, pa, wracam do swojej bajki. Poszło wilczysko. Nie ma też smoka, co ryczał, ile miał sił. Wszystkie paskudy, strachy, szkarady do swoich bajek wróciły. Pora na wnioski, pora na morał, bo już pożegnać się przyszło. Wiedzcie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na...
wszystko rozumie, każdemu chętnie pomoże. Wystarczy wziąć cię do ręki, ziarnko fantazji dosypać i już za chwilę